Gościem ŁKS TV jest dzisiaj nowy zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, 19-letni Join Radziński. Witaj Join. Dzień dobry. Join, posiadasz dość nietypowe imię, poprawnie, jeżeli źle je wymówiłem i opowiedz pokrótce, jaka jest historia tego imienia. Wszystko dobrze zostało powiedziane, wymówione też bardzo dobrze. Pisownia imienia mojego jest po prostu Jowin, tak się pisze, i dlatego często ludzie mówią na mnie Jowin, a nie Join. bo Join to jest poprawna wypowiedź, ale mi to nie przeszkadza. I tą, i tą wersję yy, akceptuję i nie mam z tym żadnego problemu, więc obie wersje są ok. Do łódzkiego klubu sportowego trafiasz z trzeciolidowej Polonii Warszawa. Jak czarne koszule zareagowały na ten transfer? Uważam, że Polonia Warszawa, jako klub, o, na początku chciałbym podziękować na pewno dyrektorowi sportowemu Polonii, Piotrowi Koszorowskiemu, który zachował się bardzo profesjonalnie i jako klub, i, i dopełni wszystkich związanych z, z przejściem, z transferem. Nie było żadnych problemów, i jako człowiek przyjął mnie też w Warszawie, i chciałbym mu za to jeszcze raz podziękować. Za jego profesjonalne podejście, na pewno, do wszystkich spraw. Z UKSem podpisałeś kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Jakie zatem są Twoje cele na te najbliższe prawie 4 lata tutaj? Jeśli chodzi o cele indywidualne, to chciałbym się rozwinąć w tym klubie. Uważam, że UKS jest idealnym klubem, żeby się rozwinąć jako, jako piłkarz i mam nadzieję, że na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Jakie są twoje boiskowe atuty, co jako piłkarz możesz zaoferować drużynie dwukrotnych mistrzów Polski? Gram na lewej obronie, jestem zawodnikiem lewonożnym, bardzo lubię się podłączać, jestem ofensywnym zawodnikiem na pewno. Doś, dośrodkowuję bardzo często piłkę i uważam, że, że ta lewa moja noga jest naprawdę dużym atutem u mnie. Yeah. piłkarską swoją przygodę rozpoczynałeś w Akademii Piłkarskiej Szczecinek jak do tego doszło, to cię namówił na rozpoczęcie treningów, ile lat miałeś wtedy? od małego wychodziłem przed blok grać w piłkę od rana do wieczora aż się ściemniło, i pewnego razu po prostu mama powiedziała, się że mnie zapisze na lokalne do lokalnego klubu, w którym właśnie był yy, yy, Akademia Piłkarska Szczecinek i zabrała je i tak się wszystko zaczęło. W tym momencie musimy jeszcze wspomnieć ciekawostkę, że jako dziecko miałem okazję krótko mieszkać w krajach, które słyną z bardzo dobrego szkolenia młodzieży w Belgii, w Holandii i w Wielkiej Brytanii. Tak, to prawda. W Belgii się urodziłem. Yy, w Holandii mieszkałem bardzo krótko też jak, jak byłem bardzo mały, później wyprowadziłem się do Anglii. Mieszkałem dwa lata w Anglii, w Bath, koło, koło Bristolu. Ale to też, właśnie byłem w bardzo młodym jeszcze wieku, jeszcze dobrze. Nie wiem, czy grałem dobrze w piłkę, czy w ogóle jeszcze grałem w piłkę. Dopiero jak wróciłem do Polski, to ta miłość do piłki została zaszczepiona i. I, I trwa do dzisiaj. I trwa do dzisiaj, dokładnie. Ze Szczecinka. Trafiłeś do Szczecina, do Akademii Pogoni. Tam na początku grałeś w grupach młodzieżowych i tam odniosłeś swój pierwszy większy sukces wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych, jak wspominasz tam to osiągnięcie, do którego też się przyczyniłeś znacząco, strzelając z decydującego z tego, co pamiętam, gola w półfinale. Bardzo dobrze wspominam ten okres, naprawdę mieliśmy super drużynę, byliśmy prawie jak rodzina i ten okres, w którym zdobyliśmy to wicemistrzostwo był jednym z lepszych w mojej juniorskiej karierze, tak mogę powiedzieć i bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłem pomóc drużynie wtedy w półfinale strzelając tego gola na, na 2-1 który gwarantował nam finał. Już wtedy występowałeś na lewej obronie, czy ta pozycja została wynaleziona dla Ciebie przez trenerów w tzw. Tak międzyczasie? Nie, ta pozycja została wynaleziona, tak, wydaje mi się, że w, między, w międzyczasie ja bardzo ofensywnie grałem. Grałem na lewej pomocy i na pozycji numer 10. Ta lewa obrona też, też grałem na lewej obronie. Głównie dlatego, że miałem tą lewą nogę, ale jestem bardzo ofensywnym zawodnikiem uważam tak. W pogoni też miałeś zetknięcie pierwsze z piłką seniorską w trzecioligowych rezerwach tego klubu. Ciężko było się przestawić z tego grania juniorskiego na dorosły futbol? Um, uważam, że na pewno, na pewno jest różnica między juniorskim graniem a seniorskim, yy, i stawka na pewno rośnie i gra staje się bardziej odpowiedzialna. Trzeba, trzeba bardziej szanować piłkę i tu to już, to już nie ma miejsca na zabawę i różne takie dodatki. Uważam, że, ale uważam, że przejście z juniora do seniora nie było jakieś, jakiegoś bardzo duże. Nie, nie, stanowiło to dla mnie żadnego problemu. W Szczecinie też miało miejsce w czasach tw twojej w pogoni inne ważne wydarzenie. Pojawiłeś się w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Opowiedz coś więcej na ten temat. Mm. To prawda. Swo swoją dobrą postawą w klubie, z swoją ciężką pracą po prostu pokazałem się yy, i zostałem zaproszony do reprezentacji polskiej, gdzie miałem, yy, miałem przyjemność, zaszczyt yy, grać z orzełkiem na piersi, co jest naprawdę wspaniałym przeżyciem. Kto jest twoim piłkarskim wzorem? Na czym wzorujesz się, szukając inspiracji do swoich poczynań na boisku? Marcelo, Marcelo, zdecydowanie Marcelo z Realu Madryt. Bardzo mi się podoba jego ofensywna gra, mimo tego, że jest lewym obrońcą, ale to, co robi w ofensywie, jest, jest miłe dla oka i naprawdę fajnie, fajnie go oglądać. Real Madryt to Twoja ulubiona zagraniczna drużyna? Tak. I z hiszpańskiej właśnie ligi Real Madrid, i jeszcze kibicuję Manchesterowi United z angielskiej ligi młodszy brat, junior, także jest piłkarzem, gra na pozycji napastnika, w, obecnie w Polonii, Warszawa, do tej pory wszędzie występowaliście w jednym klubie, ta pierwsza rozłącza będzie bolesna? Wydaje mi się, że może będzie bolesna, bo jednak i w Szczecinku graliśmy razem i w Szczecinie graliśmy razem, teraz w Warszawie, w Polonii też razem graliśmy. To jest pierwsza nasza taka rozłąka, ale w końcu to musiało nastąpić. Całe życie nie moglibyśmy być razem. Uważam, że poradzi, poradzi sobie zarówno brat i jak i ja. Jak oceniasz poziom swojego przygotowania fizycznego do gry we się, kiedy będziesz gotowy, aby podjąć walkę o miejsce? W drużynie o miejsce w składzie? Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wiadomo, tu już trenerzy zdecydują, na jakim poziomie jestem. Czekam je pewnie jeszcze kilka testów i wydolnościowych, i sprawnościowych. I najważniejsze, to jak w treningu będę wyglądał i to już trenerzy zadecydują. Będzie mała trema przed wejściem do szatni? Tak, tak, na pewno, ale to raczej pozytywna trema. Zawsze przy zmianie otoczenia wydaje mi się, że to jest normalne. W Polonii występuje dwóch byłych Ełkasiaków, Łukasz Piątek, Rafał Kujawa. Rozmawiałeś z nimi na temat tego, co tutaj w Łodzi możecie czekać? Tak, nie ukrywam, że rozmawiałem z nimi, ale bardzo pozytywnie się wypowiadali o klubie i o mieście i jestem naprawdę spokojny. Jaki jest Twój boiskowy pseudonim? Koledzy z drużyny często mówią na mnie Jowka. A ja ci Jowka jest poza boistiem, Czym się interesujesz poza piłką nożną? Jak najchętniej spędzasz wolny czas? Bardzo lubię spędzać czas aktywnie. Gdzieś sobie wyjść do parku na spacer czy nad jezioro gdzieś pójść. A interesuję się jeszcze bardzo motoryzacją. W wolnej chwili, w wolnym czasie. Opowiedz coś więcej na ten temat? Głównie niemieckimi markami samochodów i, i nie tylko, i japońskimi. Zaczęliśmy rozmowę od Twojego nietypowego imienia, i na tym imieniu skończymy. Powiedz, czy takie imię, rzadko spotykane, to na bazie Twoich doświadczeń bardziej dar, czy bardziej przekleństwo. Wydaje mi się, że to i to, dlatego że, <noise> że często ludzie mylą yy, moje imię z nazwiskiem i, i na odwrót. I często muszę poprawiać, ale to mi nie przeszkadza. No z drugiej strony jest to też trochę unikatowe imię, więc, więc okej. Okay. Nikt się z nicim nie pomyli. Tak jest, to prawda. Join, witamy w łodzi, życzymy, żeby. Twoja postawa sprawiła, że Cibice bardzo szybko nauczą się i nie będą przekręcali, będą poprawnie używali Twojego imienia i nazwiska. Jak najwięcej udanych występów w koszulce z przeplatanką. Gościem ŁKS TV był Join Radziński, nowy obrońca łódzkiego klubu sportowego.